Cześć! Skoro wszedłeś bądź weszłaś tu, by obejrzeć ten film, na pewno interesuje Cię ta lampa. Jest to Yangnuo 216. Zanim jednak przejdę do rzeczy, powiem jeszcze kilka pierdół, czyli co takiego mamy w pudełku oprócz samej lampy. Cztery filtry w postaci nakładek: niebieski, czerwony, pomarańczowy, biały, który służy rzekomo do zwiększania światła. Istotną sprawą jest to, że lampa jest dostępna w dwóch wariantach, czyli lampa o stałej temperaturze barwowej 5500 kelwinów i zmiennej 3200 do 5500. Jej moc wynosi 13 W. Jak można zauważyć, lampa posiada wrota, za pomocą których jesteśmy w stanie kontrolować strumień światła. Miejcie świadomość, że da się zdemontować te wrota. Niestety ta lampa nie posiada mocowania Bowensa, ale czego tutaj się spodziewać po tej półce cenowej? Na to również też się znajdą sposoby, ale o tym w dalszej części tego odcinka, więc pozostańcie z nami. Lampa jest malutka, leciutka, dzięki czemu zabierzemy ją w plecaku bądź w torbie na plan bez większego problemu. Z tyłu na panelu zauważymy kilka przycisków: włącz, wyłącz, przyciski do zmiany temperatury, pokrętło do regulowania mocy, open i tym podobne. Zaś od spodu mamy gwint, dzięki czemu możemy przykręcić tę lampę. Gwint oczywiście 1/4 cala. No i przechodzimy do naprawdę ważnej rzeczy. Lampę zaślimy na trzy sposoby. Pierwszy sposób to możemy podłączyć ją przez zasilacz sieciowy do sieci. Drugi sposób to zasilanie za pomocą baterii AA, zaś trzeci sposób to bateria NPF. Myślę, że mobilność tej lampy i niska cena, przynajmniej na dzień dzisiejszy, to naprawdę dobre argumenty, żeby zainteresować się tą lampą. Ja osobiście używam jej jako kontry na światła DJ-a bądź orkiestry na sali weselnej. Zabieram również ją na plany mniejsze i większe filmowe. Używam również jej, by doświetlić sobie przez softbox twarz na przykład we vlogach, choć nie zawsze mam na to czas, a to tylko wierzchołek góry lodowej i jej zastosowań. Szkoda, że lampą nie da się sterować za pomocą pilota bądź aplikacji, krótko mówiąc zdalnie. Myślę, że to spory minus. Do tego co jakiś czas słychać w tej lampie wiatraczek, który ma za zadanie chłodzić przed przegrzaniem ją. Nie słychać go jakoś głośno, ale jak słyszałem pierwszy raz wiatraczek, to się przeraziłem, że lampa się psuje. Wspominałem podczas tego odcinka, że Yangnuo 216 nie posiada mocowania Bowensa, ale można oczywiście zamocować troszkę te dyfuzory w inny sposób. Co to za filmowiec bez umiejętności improwizacji? Możemy kupić sobie na przykład nieco większy dyfuzor na lampę błyskową i zamocować go na Yangnuo 216 za pomocą na przykład, nie wiem, rzepów. Ja na przykład czasami używam Magic Armów od Smalleriga i klampów i w taki oto sposób wszystko się ładnie trzyma, a lampa znajduje się w środku dyfuzora. Wszystko fajnie, ale pozostaje nam jeszcze jedna mała sprawa. Jeśli Ci pomogłem, zostaw proszę łapkę w górę, zaś jeśli chcesz być na bieżąco z każdym moim materiałem, pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem. Swoją drogą, było miło mi nagrać ten odcinek, bo bardzo wiele osób pytało się właśnie o ten konkretny model lampy. Zapraszam również Was serdecznie na grupę na Facebooku Lensbusters, gdzie również znajdziecie wiele porad i inspiracji, zaś link znajdziecie do tej grupy w opisie. Cześć, cześć!